Cześć! Jaka jest najlepsza książka związana z psychologią inwestowania? To jest temat, który się wielokrotnie pojawia, ponieważ większość z nas, która przejdzie przez pewne kroki, już takie nazwijmy to z analizy technicznej, analizy fundamentalnej, wie co robić na rynku, ma swoją strategię, boryka się później z takim problemem, jak pokonać swoje słabości, jak znaleźć rozwiązanie swoich własnych problemów, problemów, które każdy z nas ma w związku z inwestowaniem, ponieważ jest to zawód bardzo indywidualny, A w związku z tym potrzeba umieć znaleźć się w tej nowej rzeczywistości, tak? nie ma szefa, nie ma też podwładnych, nie ma osób, które by nas bezpośrednio motywowały, czy też karciły za złą pracę, to są tak naprawdę rynek, pełni tą rolę, aczkolwiek nie każdy z nas jest na tyle pokorny, aby Właśnie tego rynku słuchać. Jak zatem na tego się nauczyć? No, bardzo często, właśnie jakichś warsztatów, książek, ale pytanie, która z tych rzeczy faktycznie spełnia swoją rolę. W swojej biblioteczce znalazłem jedną pozycję, która oczywiście nie jedną na temat psychologii, ale jedną, która moim zdaniem bardzo ciekawie na temat psychologii mówi, ale przede wszystkim niezwykle precyzyjnie określa problemy które dotyczą inwestorów. Jest to książka W transie inwestowania Marka Douglasa. Książka moim zdaniem fenomenalna, zresztą przeze mnie przemaglowana już w każdą stronę, już nie, 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 niedawno temu i wcześniej i w ogóle kilka razy, bo ta książka jest po prostu fenomenalna. Pokazuje kilka bardzo ważnych aspektów. Ja przytoczę ci teraz kilka takich ważnych rzeczy, znaczy ważne. Pierwsza rzecz to spis treści, bo on pokazuje tak naprawdę co w tej książce się znajduje. I e, generalnie Hmm. Już na samym początku, właśnie adresuje Mark Douglas e, drogę do sukcesu, którymi narzędziami się ją e, buduje. E, najpierw analiza fundamentalna, analiza techniczna, a później przejście do analizy myślowej. I właśnie tutaj adresowany jest ten podstawowy problem związany z inwesty inwestycjami. Że, ok, mamy różnego rodzaju analizy, ale ostatecznie podchodzimy do tej decyzji, i ta decyzja już zależy tylko i wyłącznie od nas, no i ciężko czasami ją podjąć. Słuszną. Natomiast poza tym mamy później tutaj drugi, drugi rozdział. „uroki niebezpieczeństwa inwestowania. I tutaj bardzo fajnie autor omawia problemy. Takie jak niechęć do tworzenia reguł, nieumiejętność ponoszenia odpowiedzialności, uzależnienie od nagród losowych. Dlaczego ludzie chodzą do kasyna? Właśnie dlatego, że raz na jakiś czas im się udaje wygrać dużo. To, że później tracą w poszczególnych kolejnych krokach niewielkie nawet sumy, ale systematycznie daje im tylko przesłankę, żeby czekać na ten złoty gral, święty strzał, złoty strzał. I, I tego tutaj Mark Douglas przestrzega przed tym na rynku, bo to jest rzecz, która no, jest bardzo niebezpieczna. Mamy także pełen rozdział na temat ponoszenia odpowiedzialności, o konsekwencjach, jakim jest stan umysłu. E, czyli mamy tak na, na, naprawdę przedstawione znowu ryzyko, jakie zrozumieć z punktu widzenia właśnie psychologii. E, też mówimy o mechanizmie percepcji, czyli debugowanie psychologicznego oprogramowania. Percepcja i uczenie się, percepcja i ryzyko, czyli z jakiej perspektywy my tak naprawdę postrzegamy te wszystkie rzeczy. E, fenomenalnie jest to tutaj omówione. Jest to książka bardzo krótka, tak naprawdę, zresztą mały format, mała książka. E, no wprawdzie ma tę stronę 229, bo tam się znajduje ostatni m, rozdział, czyli badanie postaw, e, i to, to jest badanie, które tutaj też znajdziesz w tej książce. Więc mała książka, ale moim zdaniem przesycona wiedzą. Aż. A jestem jej ogromnie dużo, trzeba tą książkę czytać z notatnikiem, żeby sobie notować najważniejsze rzeczy. Poza tymi wcześniejszymi rozdziałami, o których powiedziałem, jest również, jak budować przewagę inwestora właśnie na bazie myślenia. Mamy także konkretne ćwiczenia, aby pracować ze swoimi przekonaniami, bo najpierw trzeba zdefiniować problem, później te definiowanie pojąć i w jaki sposób fundamentalne prawdy odnoszą się do umiejętności. To jest super, tak? Tutaj podążanie w kierunku transu, po, strona 161 i odnosi się bezpośrednio właśnie do tytułu książki, czyli w transie inwestowania. Książka bardzo, bardzo moim zdaniem praktyczna. Tutaj mamy również, jak są budowane przekonania, jaka jest geneza przekonań i jak je później łamać, aby nie ulegać temu, co większość ludzi uważa, że jest słuszne, bo jednak no niestety, na rynku finansowym większość się myli, więc musisz postępować inaczej niż większość. No i na samym końcu y, mamy oczywiście informacje o tym, jak myśleć jak inwestor, Etapy etap mechaniczny, tak? kiedy e, próbujemy inwestować wykon, wykonując pewną pracę. Później mamy znaczenie samodyscypliny, bardzo ważny aspekt, który no, de facto potrzebny jest do tego, aby w ogóle zacząć zarabiać. E, mamy również ćwiczenie, nauka inwestowania z wykorzystaniem przewagi, tak jak robią to kasyna. I do tego też się troszeczkę odnosi właśnie Mark Douglas, do tego, że inwestycje... My musimy być jako inwestorzy trochę jak kasyno, czyli nie jako osoby, które przychodzą do kasyna, tylko właśnie jak kasyno, które na bazie czasami niewielkiej przewagi statystycznej buduje długoterminową stopę zwrotu osiągającą w milionach dolarów, jak to często się mówi o kasynach, dlatego że Kasyna opierają się właśnie na statystyce, czyli na tym, że ich prawdopodobieństwo sukcesu wynosi w długim terminie np. 51% i ten jeden punkt procentowy, czy dwa punkty procentowe przewagi nad ewentualną porażką pozwala im sumarycznie ostatecznie wychodzić na plus. Nie bolą ich jednokrotne straty, które się pojawiają w postaci zysków klientów. Im ich cieszą tak naprawdę te regularne, niewielkie. Zyski. Więc, jeżeli miałbym komuś poradzić, książkę, która naprawdę mówi o inwestowaniu, o psychologii w inwestowaniu i daje konkretne rady w sposób zwięzły, konkretny i no sensowny. To jest właśnie książka w transie inwestowania Marka Daglasa. Więc jeżeli jej jeszcze nie czytałeś, to moim zdaniem warto, żebyś to zrobił. Jeżeli na poważnie myślisz o inwestycjach, to zdecydowanie tobie pomoże. W Inwestio znajdziesz webinar, który także mówi o, o właśnie psychologii tradingu w kontekście Marka Daglasa, bo Mark Daglas nie napisał tylko jednej książki, on ma wiele różnych publikacji. Ale stworzyliśmy webinar, który właśnie to jest jeden z jeden z rozdziałów Trading kontra emocje całej serii webinarów w Investio i właśnie w transie inwestowania tam również było poruszone, więc Ciebie serdecznie zapraszam. W linku, w opisie pod tym wideo znajdziesz link do tego webinara, więc serdecznie zapraszam. On jest bezpłatny, otwarty, więc na pewno Tobie także pomoże. Pamiętaj, żeby dać łapkę w górę, jeżeli się Tobie podobało oraz subskrybować mój kanał razem z dzwoneczkiem, żeby, przynosiły, żeby alerty przychodziły do Ciebie na maila i w ten sposób, żebyś był zawsze na bieżąco.